Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu News, chociaż tak naprawdę dzisiaj to ciężko to nazwać newsami, dlatego że w ostatnich dniach byłem trochę zalatany, byłem sporo poza domem, więc nie miałem możliwości, nie miałem czasu na to, żeby na bieżąco nagrywać to, co się dzieje, to, co jest planowane, jeśli chodzi o zmiany WOT, żeby się do tego też odnieść, więc jeżeli śledzicie inne kanały z WOT-a, no to zapewne o tym, co Wam tutaj powiem, już dawno wiecie, czy chociażby jeżeli czytacie właśnie Domina lub Rykoszet Info, ale jak zawsze jest spora grupa z Was, która lubi, jak się odnoszę do pewnych zapowiedzi, do pewnych rewelacji, jakie w tej grze mają zostać prowadzone, co się ma zmienić, więc nieważne, że z kilkudniowym opóźnieniem, ale ważne, że chociaż porozmawiamy na kilka tematów. Przejrzałem trochę tych postów z ostatniego tygodnia i wybrałem te, które mnie najbardziej interesowały. Pierwszy z nich, czyli mapa, no to jest nawet post z ponad tygodnia, mapa Mińsk, prosto z supertestu. Widzimy, że gdzieś tam cały czas w planach jest zrobienie kolejnej mapy miejskiej. Czy to dobrze, czy to nie? Ogólnie każda nowa mapa mnie cieszy, jeżeli WG pracuje nad jakąś mapą, bo im więcej map, tym lepiej. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak map miejskich to my już troszkę w grze mamy i przydałoby się coś jednak bardziej otwartego, coś, gdzie można by pograć lightami, TDK-ami. No ale jak to będzie wyglądało, pożyjemy, zobaczymy. Kolejną ważną informacją, i to chyba dla mnie jest najważniejsza informacja z tego tygodnia, czyli zmiany w TDK-ach radzieckich, zmiany w gałęzi do obiekta 263 podobno jest niepopularny, z czym ja do końca się nie zgadzam. Znaczy nie mam tak naprawdę faktem wglądów statystyki, ale no pomysł, który robi WG nie do końca mi odpowiada. Mamy tu pewne zmiany, jeśli chodzi o przesuwanie czołgów na tiery niżej. Oczywiście na parametrach się skupiać tutaj za bardzo nie będę, bo to jest dopiero super test. Parametry tych dział, tego wszystkiego, tych pojazdów mogą się jeszcze 10-krotnie czy więcej nawet razy zmienić, ale mamy tutaj sytuację taką, że pojazdy, że Su 100 M1 wypada z drzewka w ogóle z tieru 7. Tutaj Domin w sumie dobrze dorzucił taki komentarz od siebie, że może kiedyś wróci jako premka, bo pewnie tak będzie. Su 101 z 8 wpada na 7, Su 122-54 będzie 8, a Obiekt 263, który jest jednym z moich ulubionych TDK-ów, na którym mam grubo ponad 600 bitew, jest to pojazd, którym grałem bardzo dużo, kiedyś stałby się 9. I ja szczerze mówiąc, no nie jestem zachwycony. Wolałbym, żeby 263 została 10, została taka, jaka jest, a jeżeli chcą coś przy tej linii grzebać i dodać inną 10, no to po prostu niech zrobią wariant tak, jak teraz jest powiedzmy planowany z Godzillą, czy jak został z FM-215B, z Foszem 155. Obiekt 263 na 9 tierze oczywiście dalej będzie miał mocno trollowy pancerz. Tutaj plany co do działa są no, spore, jeśli chodzi o zmiany, głównie o szybkostrzelność. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo przy losowaniu 263 na topkę to 7 będą miały poważny problem z tym TDK-iem, więc zdecydowanie ja bym był za tym, żeby on dychą został. A co zamiast 263 na 10 tier? No takie coś co wygląda trochę jak połączenie Su 101 z Jagdpancerem E100, czyli no żeby według nich, żeby to się bardziej do charakterystyki linii zgadzało, kształt, no takie Su 101, moim zdaniem jest to dziecko z nieprawego łoża Su 101 i Jagdpancera E100. Kompletnie nie podoba mi się pomysł, żeby na 10 tierze w tej drugiej linii TDK-ów radzieckich było działo, które strzela po 750, takie działo mamy na obiekcie 268, no bo to jest oczywiście obiekt 268 wariant 4, coś takiego. Celność tragiczna, tutaj tam 0,43 mamy podane, no niby pancerz to ma mieć całkiem niezły, tutaj było chyba 250, o ile tak, 250, ale zwróćcie uwagę na budowę tego TDK. Nie macie wrażenia, że będzie się działo dokładnie to samo, co z Jagdpancerem, czyli ładujemy hity i walimy w poliki? Nie wiem, czy tak naprawdę potrzebny nam jest jakiś tam wariant TDK zbliżony kształtem do Jagdpancera czy do Su 101 na 10 tierze, czy nie lepiej, żeby został obiekt 263, który pomimo który ma fantastyczną mobilność, dobre działo, szybkostrzelność fajną i jeszcze pancerz mega trollowy, no bo oczywiście tak łapie w dolną płytę, łapie gdzieś tu po jarzmie, ale i tak nawet używając hitów nie możemy być pewni, że tego TDK przebijemy. Tu będzie pojazd typu ładuj golda i strzelaj, czego ja osobiście nie lubię, więc jeśli chodzi o zmiany w tych TDK-ach, jestem na nie. Szkoda, że... Znaczy mam nadzieję, że Wargaming jeszcze nad tymi planami popracuje, może zmieni zdanie, ale jeżeli 263 faktycznie z 10 stanie się 9, no to dla mnie będzie to bardzo smutne i będę musiał się pożegnać z kolejnym fajnym radzieckim TDK-iem po tym, jak już no parę ładnych lat temu wykastrowali mi Obiekta 268, który kiedyś był jednym z moich ulubionych pojazdów. Następna rzecz, mapa, prowincja prosto z supertestu. Wargaming tutaj, jak widzimy, stara się chyba pracować nad kolejną wersją, nad nowszą wersją mapy prowincja. Ja bym bardzo chciał, żeby ta mapa do WOT-a wróciła, oczywiście odświeżona w HD, oczywiście gdzieś tam na te trochę niższe tiery, ale była to mapa bardzo sympatyczna i tak jak w przypadku mapy Mińsk, im więcej map, tym lepiej. Kolejna kwestia, rewolucja w XVM, czyli zmiany w WN8. Mamy teraz konkretną zmianę w WN8, czyli jeśli chodzi o statystyki, czyli tak naprawdę to, jak wypadamy na tle innych graczy, będzie odświeżane codziennie, więc codziennie te statystyki będą nam się mogły zmieniać. Jeżeli gramy z XVM-em i gramy po to, może nie po to, ale lubimy jak gdyby patrzeć na to, jak nasze statystyki rosną w górę, jak stajemy się lepsi według kolorków, no to na pewno taka zmiana dla tych graczy jest dość znacząca. Ja od dawna już nie gram z XVM-em i dla mnie ta zmiana nic nie znaczy, ale jeżeli dla kogoś jest to dość ważne, to ciekawy jestem, co Wy sądzicie o tej zmianie w XVM, czy to jest dobra rzecz, czy też nie. Proszę, dajcie mi znać w komentarzach, chętnie poczytam Waszą opinię. Kolejna rzecz, tym razem tutaj ze strony Rykoszet Info, modyfikacje Max Farplane i usunięcie mgły nielegalne. Tak, tutaj Patrol podesłał informację do Rykoszetu, że taką informację otrzymał od pracownika Wargaming, więc szczerze mówiąc miejcie to na uwadze, jeżeli chcecie tego moda instalować. Ja bym sobie raczej go odpuścił w tej sytuacji, oczywiście nie mogę Wam tego zakazać, ale warto pamiętać, że Wargaming od czasu do czasu banuje pewną grupę graczy za stosowanie nielegalnych modyfikacji, więc trzeba być czujnym. No i ostatnia rzecz, tutaj akurat już trochę prywaty, do ekipy Domina dołączył ostatnio młody redaktor, który jest, no, który tak naprawdę ma duży zapał do tego, żeby coś tworzyć. Jest to Chudy. Chudy zaczął prowadzić serię tak zwaną Czołgista z profilu, gdzie na właśnie blogu Domina przedstawiają osoby powiązane gdzieś tam z tematyką World of Tanks, czy ogólnie czołgową. W pierwszym jak gdyby artykule była osoba, która nie zajmuje się YouTube'em, też zachęcam Was do przeczytania tamtego artykułu, natomiast w drugim odcinku padło na mnie na krótki wywiadzik, kilka pytań zadanych przez Chudego, kilka moich prostych odpowiedzi, więc jeżeli tego nie widzieliście, to zapraszam Was na stronę Domina, wejdźcie tam sobie, przeczytajcie, możecie coś napisać w komentarzach, no i trzymamy tutaj kciuki za Chudego, żeby chłopak się nam rozwijał i żeby blog Domina działał jeszcze prężniej niż do tej pory. No i to tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie, o moją opinię na temat kilku informacji z tego tygodnia. Ciekawy jestem waszego zdania o XVM-ie i waszego zdania też o zmianach w linii TDK-ów radzieckich. Czy Wam się te zmiany podobają, wstępne ich założenia, czy też nie? No i oczywiście, co sądzicie o nowym cyklu na blogu Domina? Zapraszam do komentarzy, zostawcie też łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!